piątek wieczorem na torze przy ulicy Wrzesińskiej zespół Karbonu Start Gniezno podejmował w kolejnym treningu punktowanym drużynę GKM-u Grudziądz. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem czerwono-czarnych 51-38. Najskuteczniejszymi w ekipie czerwono-czarnych byli Damian Adamczak, Bjarne Pedersen i Adrian Gomulski, w drużynie gości Sebastian Ułamek, Andrzej Karpow i Norbert Kościuch. Z drużyną GKM-u Grudziądz wygrany przez drużynę gnieźnieńską bardzo wyraźnie. Trzeba przyznać, że Grudziądzanie jechali tutaj pierwsze zawody. My mamy już jeden sparing za sobą i to chyba było widać na torze. No rzeczywiście, no ten trening dzisiejszy wyszedł nam bardzo dobrze i myślę, że widać kilka bardzo jasnych punktów w naszej drużynie. Jesteśmy zadowoleni. Trzeba podziękować chłopakom, bo widać, że naprawdę ta jazda sprawia im radochę. Cieszą się i to widać na torze. Są naprawdę, mamy fajną atmosferę na razie, fajny nastrój panuje w drużynie. Musimy go utrzymać, a będziemy chcieli powalczyć o jeszcze lepszy. No i potrzebujemy pomocy kibiców tutaj, no bo chłopcy potrzebują jakby stabilności finansowej. Musimy pamiętać o tym, jaka jest sytuacja klubu i teraz potrzebujemy pomocy kibiców, liczymy na nią. I myślę, że będziemy tutaj sprawiali niespodzianki. Wspomniałeś o tej sytuacji finansowej. Dzisiaj taki szczęśliwy dzień dla startu, bo i wygrany sparing z GKM-em i przed południem podpisana umowa sponsorska ze sponsorem tytularnym klubu, firmą Karbon. No takim cieniem położył się chyba upadek Michała Piosickiego. Słyszałem, potwierdzisz to lub nie, że podobno jest to kontuzja obojczyka. Jak poważna to się okaże, bo Michał pojedzie na prześwietlenie i będziemy wiedzieli więcej. Ale rzeczywiście no, na ten moment tak to wygląda. No nieszczęśliwie się stało, bo Michał zaprezentował się całkiem fajnie. Ale liczymy na szybki jego powrót. Miejmy nadzieję, że to nic groźnego. Widać było w końcówce, że ustawiłeś pary tak, żeby zawodnicy sobie pojeździli. Tu można było ten rezultat jeszcze wyśrubować. Tak, ale tu rezultat nie był najważniejszy dzisiaj. Dzisiaj nam zależało na tym, żeby po prostu wszyscy pojeździli dobrze i pojeździli dobrze. Jakie kolejne plany sparingowe, treningowe drużyny? W środę jedziemy na wspólny trening z drużyną z Ostrowa. Jedziemy do nich, pościgać się tam. Później w weekend jedziemy z Gdańskiem, mecz i rewanż. Także myślę, że zrezygnujemy z treningów, będziemy już tylko przygotowali się, no przynajmniej w tym nadchodzącym tygodniu, taką metodą sparingową. Za kilka dni do Gniezna przyjedzie drużyna Lokomotivu Daugavpils. Czy z nimi też przewidziane jakieś wspólne treningi? Myśleliśmy o tym wstępnie, ale chyba zrezygnujemy. Myślę, że wolimy pojechać na wyjazd i pościgać się po prostu na innym torze. Gratuluję dzisiejszej wygranej, no i miejmy nadzieję, że to będzie dobry prognostyk na przyszłość. Sebastian Ułamek, najlepszym albo jednym z najlepszych zawodników GKM-u Grudziądz w przegranym przez GKM pierwszym treningu punktowanym. Czy można powiedzieć, że te pierwsze śliwki to robaczywki? Nie, no dokładnie. Dokładnie. Mistrzowie sparingów później nie wygrywają meczy, prawda? Także nie ma co być mistrzem sparingu i wygrywać sobie sparingi, a później w meczu mecze się ligowe troszeczkę innymi prawami rządzą. Także to jest po to, żeby potrenować, poszukać coś w sprzęcie i coś znaleźć i odnaleźć w ten optymalne ustawienie przełożenia, które ma pracować w dalszych meczach i ligowych najszczególniej. Ty z tym chyba nie miałeś problemu, bo można powiedzieć w pewnym sensie, że wróciłeś do domu, biorąc pod uwagę ostatni sezon. Tak, ale troszeczkę inny sprzęt. Dzisiaj też przywiozłem ten, co niby ma jechać, co w końcówce tu jechał bardzo dobrze, legalnie na turnieju. Bolesława Chrobrego właśnie też, także on dzisiaj tu nie jechał, całkiem inne silniki przywiozłem i też je generalnie tutaj szukałem i optymalnych, jak najlepszych ustawień dla nich. Przyjazdy do Gniezna na pewno wiążą się w twoim przypadku z mieszanymi uczuciami. Jak byś odniósł się do tej sprawy układu, czy wierzysz w to, że te wszystkie kwestie finansowe zostaną pomyślnie rozwiązane? Wierzę, no tak jak już się wypowiadałem wcześniej, że ja chcę i wierzę w to, że tutaj Gniezno się odbuduje i będzie dobrze. Było jak było, no akurat byłem jedną z tej grupy zawodniczej też, którzy musieli przyjąć ten układ, jaki został zawarty i myślę, że obopólne podziękowania, bo i działacze też doceniali, też, że tak jest i ten i cóż więcej mówić, no życzyć, żeby było jak najlepiej.
Grudziądz jest w tym sezonie, przed tym sezonem stawiany w roli jednego z faworytów. Czy ty czujesz ten ciężar odpowiedzialności? Znaczy, lubię w pewnym sensie, no trzeba mieć jakiś cel, który trzeba go osiągnąć i mam nadzieję, że osiągniemy. Jest to początek sezonu, daleka droga przed nami i oby był dobry i szczęśliwy sezon, oczywiście bez kontuzji, a resztę już samo przyjdzie. Tylko pracą wszystko się odnajdzie. Pojawiają się takie głosy, że rozgrywki Polskiej Ligi Żużlowej, jeśli chodzi o emocje, zapowiadają się równie ciekawie jak Ekstraklasa. Ty i całe Gniezno jest o to oczko niżej, o tę klasę niżej, ale to chyba wcale nie oznacza, że to muszą być gorsze widowiska na tym drugim froncie niż w Ekstraklasie. No nie, raczej nie. No, nie ukrywam, że też patrzyłem, zimą były różne tam opinie, będzie tak jak było. Czy tam, no nieważne, były różne opinie, ale generalnie no, jak się zakończyły ten okres transferowy, to każdy zespół wygląda dość ciekawie, emocjonująco i myślę, wydaje, że no, nie będzie łatwo i trzeba będzie walczyć o zwycięstwa naprawdę i nie będzie łatwych punktów. Życzę tobie zatem bezkolizyjnego, szczęśliwego, udanego sezonu, no a po prostu na to, że niech wygrywają lepsi. Dziękuję, przyda się. Wygrany przez Gnieźnian drugi trening punktowany i można powiedzieć, że ponownie gwiazdą drużyny gnieźnieńskiej Adrian Gomulski, chociaż tak naprawdę dzisiaj wystąpiłeś tylko 3 razy. Znaczy tak, przede wszystkim fajnie, że mecz wygrany, bo jakby nie patrzeć, drużyna z Grudziądza przyjechała w najmocniejszym składzie bez jednego zawodnika. I pokazaliśmy, mi się wydaje, jako drużyna całkiem dobry speedway. Jedno bym się znowu przyczepił do tego słowa, które powiedziałeś odnośnie mnie, jakieś tam gwiazdy i tak dalej, bo to odchodzi zawsze na dalszy plan. Najważniejsze, że jadę do przodu, starty są też dosyć pewnym elementem i o to chodzi, żeby starty wygrywać i jechać jak najszybciej do przodu. Ja o tej gwieździe mówiłem w takim sensie pozytywnym, nie pejoratywnym, bo nie chodzi tu o gwiazdorstwo, tylko o to, że błyszczysz na torze. Kilkanaście dni temu rozmawialiśmy na temat twojego przygotowania sprzętowego i ty mówiłeś wtedy, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będziesz wspomagany przez swojego brata Kacpra, jeśli chodzi o sprzęt. Czy to już ma miejsce teraz? Też ma to miejsce. Są to moje jednostki, jak i Kacpra, więc dzisiaj chłopacy też mieli wczoraj trening do późna wieczorem, sparring w Lesznie, więc oni praktycznie od samego rana pracowali przy motocyklach, żeby się przygotować na jutrzejsze zawody, gdzie Kacper jedzie do Piły, w niedzielę jeszcze do Rawicza, a chłopacy tak się wyrobili z pracą, żeby jeszcze specjalnie zdążyć na ten sparring, żeby mi pomóc. No braterska pomoc, współpraca i no tak musi być w naszym zespole po prostu, żeby to były efekty. Czy to były takie założenia, że jeżeli pójdzie dobrze 1, 2, 3 biegi, to dasz możliwość startu kolegom, bo to już kolejne zawody w twoim wykonaniu bardzo dobre. Czy to było takie spontaniczne? Znaczy nie, no tam z trenerem rozmawialiśmy na ten temat, no trzeba było Wadimowi dać pojeździć trochę z rywalizacji powiedzmy z innymi zawodnikami, z tego względu, że on też gdzieś tam czekał, to się pewne sprawy sprzętowe troszkę przeciągły u niego. No ale no, kwestia rozmowy i dogadaliśmy wszystko, żeby to miało ręce i nogi, więc fajnie. Najważniejsze, że jest efekt końcowy w postaci zwycięstwa naszego zespołu dzisiaj. GKM Grudziądz przed tym sezonem jest postrzegany jako jeden z faworytów do awansu. Dzisiejsza wygrana troszeczkę każe chyba zweryfikować ten pogląd, chociaż przed momentem rozmawiałem z Sebastianem Ułamkiem i on powiedział, że ci, którzy wygrywają sparingi, to później kiepsko jadą w lidze. Raczej nie wiem, ja tam się nie chcę za dużo na ten temat rozgadywać. To ja chcę robić swoje, chcę skupiać się na tym, żeby te motocykle były przygotowane jak najlepiej, żeby pracowały jak najlepiej i jak najszybciej jechały, bo o to chodzi przede wszystkim w speedwayu. No, co Sebastian ma powiedzieć, no jak za każdym razem dostał raz, drugi, trzeci, czwarty raz w łeb, nie wiem dokładnie jak to wyglądało, że przyjeżdżał za nami, no to coś musiał powiedzieć, żeby to obronić drużynę. No mimo wszystko i tak był najlepszym zawodnikiem drużyny Grudziądz. No nie wiem, nie spoglądałem w jego tabelę, czerwono-czarne barwy bardziej mnie interesowały. Życzę zatem, aby te kolejne sparingi były równie udane w twoim wykonaniu i żeby to ta gwiazda nie przeszła w gwiazdeczkę, tylko żeby faktycznie już w czasie sezonu
równie dobre rezultaty były w oficjalnych meczach zespołu Startu Gniezna. Oby tak było, tylko no, chcemy robić swoje i jeżeli to wszystko będzie zdrowie dopisywało i tak dalej, to myślę, że jestem dobrej myśli, że będzie wszystko tak jak trzeba. Dzięki bardzo. Dzięki.
Kamila Piotrowskiego, no i będziemy się tam nawieści z obu zawodnikami. Co Michałem i co Daniela. Ostatecznie ustalą końcowy rezultat tego spotkania.